Witajcie w kolejnym odcinku magazynu Abonenta Wektry. Tym razem przyjechaliśmy z kamerą do Suwałk. W domu, który widzicie za mną, urodziła się Maria Konopnicka. Teraz jest tutaj Muzeum Poetki. Za kilka chwil zaprosimy Was na dłuższy spacer po Suwałkach. Tymczasem zaczynamy magazyn. A teraz coś dla najmłodszych użytkowników WOT. Zapewne zainteresuje ich otwarte okno z Nickelodeon w ramach usługi VectraVOT. W oknie otwartym wybrane programy, w tym kultowe pingwiny z Madagaskaru, znane najmłodszym widzom Dora czy SpongeBob, VectraVOT udostępni całkowicie za darmo. A korzystanie z darmowej biblioteki w Vectrze WOT jest dziecinnie proste. Na początek przyglądamy się nowościom w Vectrze WOT w lutym. Sprawdź, co nowego przygotowaliśmy w tym miesiącu. Wejdź do katalogu nowości i sam sprawdź, co nowego. Wciśnij WOT na pilocie i zobacz więcej. VectraVOT w najlepszej formie. Początek roku w świecie filmu to wyścig po najbardziej upragnioną statuetkę, jaką jest Oscar. Specjalnie dla abonentów VectraVOT do naszej biblioteki trafiła Ida, która walczy o statuetkę aż w dwóch kategoriach. Trzymamy kciuki za polską produkcję i zapraszamy na seans z Agatą Kuleszą w jej najlepszej roli. Równocześnie specjalnie dla kinomaniaków Vectra przygotowała dwa katalogi WOT, The Best of 2014 i produkcje oscarowe. Zapraszamy na oscarowy maraton filmowy. Vectra WOT zaspokaja gusta każdego widza, a nie od dziś wiadomo, że gusta są różne i że to, co podoba się mężczyznom, nie jest tak samo lubione przez kobiety. Dlatego Vectra jako pierwszy operator w Polsce uruchamia dostęp do filmów erotycznych przeznaczonych dla pań. Będą to pełnometrażowe pozycje kanału Dusk, jedynego na świecie kanału z filmami porna, czyli z filmami erotycznymi tworzonymi z myślą o kobietach. Czas ostudzić nieco emocje. Zabieramy Was na biegun zimna Polski, czyli do Suwałk. Wspomnieliśmy już o Marii Konopnickiej, ale poetka nie jest jedyną znaną osobą związaną z Suwałkami. W tej kamienicy, przy ulicy Kościuszki, mieszkał Alfred Wierusz Kowalski, znakomity i ceniony malarz. To z kolei dom rodzinny noblisty Czesława Miłosza. Z okien tego domu rozciąga się piękny widok na Suwalski Park Konstytucji 3 Maja. Tuż obok parku znajduje się zbudowana w 1852 roku kontrkatedra świętego Aleksandra i nie tylko. Przy Parku Konstytucji 3 Maja znajduje się galeria jednego obrazu Emdek. To najmniejsza galeria w Polsce. Znajdują się w niej obrazy artystów pochodzących z regionu. W tym małym domku, w którym teraz mieści się galeria, kiedyś był kiosk. W Suwałkach tradycja i historia łączy się z teraźniejszością i nowoczesnością. To nowe osiedle mieszkaniowe, a tuż obok znajdują się aquapark i nowoczesny suwalski ośrodek kultury. Przy ulicy Innowacyjnej z kolei powstał park naukowo-technologiczny. Atrakcyjne są nie tylko Suwałki, ale i okolice miasta. To przede wszystkim Suwalski Park Krajobrazowy i Wigierski Park Narodowy. Jezioro Wigry także zimą, nawet we mgle, zachwyca.
Zachwyceni wracamy z powrotem do Suwałk i kierujemy się na ulicę Utrata 2A, gdzie mieści się biuro obsługi klienta Wektry. Każdego dnia przychodzi tu kilkadziesiąt osób. Duża część osób przychodzi podpisać umowę, zapytać, jakie mamy promocje w obecnej chwili, bo chcą przedłużyć umowę, przyspieszyć łącze internetowe, ale też jest dość sporo osób, które mają problem z usługami, więc zgłaszają do nas awarie, bo przed nie chcą dzwonić na infolinię. No i też jeżeli chodzi o płatności, przychodzą zapytać, czy rachunki są dobrze naliczone, dlaczego nie przyszły te rachunki, więc w sumie pytają o wszystko. A najpopularniejsza w Suwałkach jest telewizja. Największą popularnością w salonie cieszy się pakiet telewizyjny Złoty i jest on najczęściej łączony z internetem 50-megowym bądź 100-megowym łączem, bo mamy na to najlepszą ofertę i wszyscy chcą właśnie z tego skorzystać. Zamów, zadzwoń lub wyślij SMS 601 601 601. Chcielibyście spędzić dzień na torze wyścigowym połączonym z kursem bezpiecznej jazdy? Jeśli tak, to koniecznie weźcie udział w najnowszym konkursie z mecenasem miesiąca. Tym razem nagrodę sponsoruje BBC Brit. Dzień na wyścigach spędzony z osobą towarzyszącą, a połączony z noclegiem i dojazdem do Warszawy, to nagroda główna w konkursie. Do wygrania są także koszulki Top Gear. Szczegóły najnowszego i wyniki poprzedniego konkursu znajdziecie, jak zawsze, na stronie wektra.pl. I jeszcze jeden konkurs z atrakcyjnymi nagrodami. Do 14 lutego trwa walentynkowy konkurs TLC, który związany jest z premierą programu Adam szuka Ewy. Gorąco polecamy. I program, i konkurs. Do wygrania są kupony do sklepu Apart. Szczegóły oczywiście na wektra.pl. A propos kanału BBC Brit, przypominamy, że to właśnie ta stacja od 1 lutego zastąpiła program BBC Entertainment. To nie jedyna zmiana w ofercie programowej Wektry wynikająca, co warto podkreślić, z polityki nadawców. W miejsce BBC Knowledge pojawił się kanał BBC Earth, a Animal Planet zastąpił Discover Life. Kanały BBC Brit i BBC Earth w wybranych pakietach nadawcy udostępniają tylko w wersji HD. Tym samym w ofercie Wektry jest już aż 59 kanałów w wersji High Definition. Pamiętacie Czokę? To ten ciemnoczokoladowy labrador. Pokazywaliśmy go przy okazji szkolenia dla psów asystentów, jakie kilka miesięcy temu zorganizowano w Gdyni. Czoka to pierwszy w Polsce pies specjalistyczny wyszkolony dla dziecka z zespołem Downa. Już niebawem trafi właśnie do potrzebującego go malucha. Czoka została wyszkolona przez fundację Dog IQ, z którą Wektra współpracuje już od kilku lat. Czoka będzie piątym już psem przekazanym niepełnosprawnym dzięki zaangażowaniu Wektry. O tym, do kogo trafi Czoka, powiemy niebawem. I to już wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w kolejnym magazynie abonenta Wektry.